Dzisiaj recenzja sprzętu, który rozbuja każdą wakacyjną imprezę. Bez względu na pogodę. Oglądajcie. Niecałe 3 miesiące temu firma Denon, producent wysokiej jakości urządzeń domowej rozrywki, zaprezentował model Envia. Głośnik Bluetooth. Według producenta ma się stać hitem tych wakacji. Czy aby na pewno? Sprawdźmy. Głośnik można spersonalizować poprzez możliwość wyboru wykończenia. Błyszczącego białego lub matowego czarnego. Oraz koloru materiałowej nakładki pod stalową maskownicą. Może to być kolor Lunar, Sunset, Fandango i Indigo. Głośnik cieszy oko eleganckim kształtem, ale jest również przyjemny w dotyku. Envia charakteryzuje się wytrzymałą i solidną konstrukcją oraz metalową maskownicą, która jest dodatkową ochroną dla głośników. Niewielkie wymiary 255x141x47 mm oraz waga 1,28 kg sprawiają, że sprzęt jest bardzo dyskretny i poręczny, a w swojej prostocie bardzo mobilny, co jest wielkim plusem podczas wypadów plenerowych. Problematyczny wybór, jakość dźwięku albo niewielkie gabaryty. W tym momencie przestaje mieć rację bytu. Pierwszy raz możemy zjeść ciastko i mieć ciastko. Dzieje się tak dlatego, że Envia jest wyposażona w dwa 57 mm pełnozakresowe przetworniki, aby dostarczyć nam świetną jakość dźwięku, podczas gdy 100 mm pasywna membrana zapewnia bardzo głęboki bas. Zaawansowane i opatentowane cyfrowe przetwarzanie dźwięku Denona oraz specjalnie zaprojektowany stopień wzmacniaczy zapewniają jakość dźwięku, do której firma na przestrzeni 100 lat działalności zdążyła nas przyzwyczaić. Dodatkowo Envia posiada także innowacyjną podpórkę. Wystarczy ścisnąć urządzenie, a uchyli się ona, umożliwiając stabilne ustawienie głośnika, gdzie tylko zechcesz. Gumowe wykończenie podpórki zapewni dodatkową stabilizację na jakiejkolwiek płaszczyźnie. Co do przycisków, znajdują się one dokładnie tam, gdzie ich się spodziewamy. Są duże, nie ma najmniejszego problemu z ich naciśnięciem. Doskonale sprawdza się również wskaźnik poziomu naładowania baterii, dzięki któremu możemy zaplanować sposób korzystania z Denona. Jest to o tyle istotne, że Envia może pełnić funkcję również banku energii i doładowywać naszego smartfona. Wszystko to za sprawą portu USB, do którego możemy podpiąć rozładowany sprzęt. Urządzenie jest wyposażone w technologię aptX, dzięki czemu może korzystać z całkowicie bezstratnego transferu audio z korzyścią dla świetnej jakości dźwięku. Ponadto, gdy Envia jest wykorzystywana do słuchania ścieżki dźwiękowej oglądanych w podróży filmów, nie towarzyszy temu częsty problem synchronizacji ruchu ust, który występuje w innych tego typu urządzeniach. Wszystko to za sprawą wyjątkowo niskiej latencji, nie przekraczającej 32 milisekund. Envia zapamiętuje zsynchronizowane z nią urządzenia Bluetooth, dzięki czemu może automatycznie się z nimi łączyć. Dodatkowo, dla zapewnienia absolutnie elastycznych możliwości podłączenia, jest także opcja wyjścia AUX, np. dla odtwarzaczy MP3 pozbawionych funkcji Bluetooth. Zasilacz sieciowy posiada wiele wtyczek, aby mógł być używany na całym świecie, na każdym kontynencie. Bardzo istotną kwestią w urządzeniach przenośnych jest czas działania baterii. Producent deklaruje, że nasz głośnik będzie działać do 10 godzin nieprzerwanego użytkowania. W połączeniu z szybkim ładowaniem, które nie przekracza 2,5 godzin, sprawia to wrażenie bardzo atrakcyjnej oferty. Producent deklaruje, że głośnik jest w stanie zapamiętać kilka sparowanych już wcześniej urządzeń. Dzięki czemu możemy cieszyć się muzyką z wielu odtwarzaczy naraz. Kiedy jedno urządzenie przestanie grać, głośnik automatycznie przełącza się na drugie. Czy tak jest naprawdę? Sprawdźmy. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Break it down. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep. Dobra, sprawdźmy teraz zasięg naszego głośnika. Jestem jakieś 3 metry od smartfona. Idziemy dalej. 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
20 metrów i przerywa. Generalnie nie jest źle. Do 20 metrów taki bardzo efektywny zasięg. Myślę, że jak na takie małe urządzenie jest to dobry wynik. Wiemy już, że sprzęt gra naprawdę, naprawdę bardzo czysto. Samo pasmo przenoszenia jest bardzo szerokie. Jakość dźwięku naprawdę daje radę. Sprawdźmy jeszcze jego moc. Podsumowując, głośnik Bluetooth Denona to świetne rozwiązanie zarówno na wypady plenerowe, jak również na codzienne funkcjonowanie w mieszkaniu. Doskonała jakość dźwięku, gabaryty, prostota obsługi i żywotność baterii to potężne atuty tego maleństwa. Ode mnie to już wszystko. Po więcej informacji zajrzyjcie na wideotesty.pl. Nie zapomnijcie również odwiedzić naszego Facebooka i forum, żeby być zawsze na bieżąco. Trzymajcie się, na razie, pa!